44-latek postrzelił dwóch policjantów i uciekł. Zatrważające, co publikował w sieci. Policjanci z Dolnego Śląska zakończyli obławę za Maksymilianem F. W piątkowy, 1 grudnia, wieczór mężczyzna miał postrzelić w głowę dwóch funkcjonariuszy i zbiec w nieznanym kierunku. Już na publikowanych w przeszłości w sieci filmach jawił się on jako osoba bardzo agresywna i nieobliczalna. Lubię, jak wrogowie boją się, groził. Pościg za Maksymilianem F. Maksymilian F. w piątek godziny 23 miał zaatakować dwóch funkcjonariuszy wrocławskiej policji, z którymi znajdował się w nieoznakowanym radiowozie. Mężczyźni w stanie krytycznym trafili do jednego ze szpitali na terenie miasta. Walczą o życie, a niektóre nieoficjalne doniesienia mówią także, że mogą nie żyć. Za sprawcą tragedii ruszył pościg, rozesłano także alert RCB. Uwaga! Poszukiwany niebezpieczny mężczyzna. Może być uzbrojony. Zachowaj ostrożność. Stosuj się do poleceń służb. W razie kontaktu, zadzwoń na 112 przekazywano w komunikacie skierowanym do mieszkańców Wrocławia i okolic. 44-latek został zatrzymany. W sieci publikował niepokojące treści. Policjanci zatrzymali Maksymilina F. 44-latek miał zostać ujęty na ulicy Kanałowej, niedaleko Stadionu Olimpijskiego. To, że może być on niebezpieczny i nieobliczalny, wynikało wprost nie tylko z rozsyłanych przez służby wiadomości, ale także z materiałów, jakie już kilka lat temu publikował w sieci. Mężczyzna nie krył bowiem wrogości w stosunku do służb porządkowych i krytykował władze państwowe, nazywając Polskę bantustanem. Był jawnym antysemitą. Wystarczy ruszyć Żydów w Białym Domu i jest Amba Fatima. Boją się i bardzo dobrze. Lubię, jak wrogowie boją się, mówił. Na innych nagraniach, jak podaje portal o2.pl, F. atakował też europosła Ryszarda Czarneckiego i jego ochronę. Niepokojące wydaje się być też nagranie, na którym widać rozpalony piec i słychać dźwięk helikoptera. Znane są okoliczności strzelaniny. Poza budzącymi grozę materiałami w sieci, 44-latek ma ponoć także spore długi. Mężczyzna był znany policji jako złodziej i oszust, za co miał spędzić za kratkami kilka miesięcy. Do tragicznych zdarzeń z piątkowego wieczora miało dojść podczas transportu przestępcy do pomieszczenia dla osób zatrzymanych po tym, jak zatrzymano go w jego własnym mieszkaniu. Onet dowiedział się, że F. nie przeszukano ani po zatrzymaniu, ani też po przejęciu go przez transportujący patrol. Był jedynie spięty kajdankami z przodu. W pewnym momencie, na Sudeckiej, jakieś kilkaset metrów od komisariatu, wyjął broń i oddał do siedzących na przednich fotelach funkcjonariuszy dwa strzały w głowę z tak zwanego przyłożenia. To nie był żaden profesjonalny pistolet, raczej broń czarnoprochowa, donosi portal.